Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z gry Pokémon Fire Red Peter Version. Oczywiście jesteśmy dzisiaj na lidze, tak? Wszedł wielki czas, jest to mój dziewiczy moment z ligą. Oczywiście wchodzimy tam i oczywiście niszczymy ich. Tak? No tak. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli się cieszycie. O kurde. O nie, ja mam... mogę zmienić jeszcze Pokémon, jakiego mam pierwszego. Mam Włoch. Czekajcie chwilę, mam pauzę, bo muszę coś szybko zrobić. Już jestem, miałem zobaczyć na Pokémony, przecież miałem wam pokazać co, jak się tutaj stanęło. Troszeczkę podexpiłem. Mówiliście, żebym nie expił wyżej niż 72, bo może za łatwo. Dlatego mamy tylko dwa Pokémony na 72, jest to oczywiście Poperek, pokażmy w ogóle ten team. Poperek, 72, ruchy Brick Breaka nauczyłem, nie ma Punch'a, bo Brick Break ma 5 mocy więcej chyba, czy 10. Surf, Ice Punch i Thunder Punch. Mogę zmienić Pokémony? Jak to było? Pamieszał to. Teraz oczywiście Werner. No tak mówię, dobra, tutaj mówię. Werner, Metal Mash, RF Giga Drain i Cut. Gdyby nie ten Cut, to bym go czegoś innego nauczył, no ale niestety nie mogę. No oczywiście, no jak wiecie, Werner oczywiście kozak, Poperek widziany. Wezmę już 71 poziom. Flame Tower, Outrage, Double Edge i Overheat, go nauczyłem zamiast... nie wiem co to było... Quick Attack chyba był. No, Double Edge zostawiłem, Outrage był już chyba ostatnio, więc okej. Okay. Werner był, Oleczek. Oleczek nic się nie zmieniło? Nie, Dragon Claw go nauczyłem, tak, nauczyłem go Dragon Claw. Zamiast Outrage'a po prostu. Nie wiem, tak po prostu, bo Outrage może zostać sparaliżowany. Nie wiem, dlaczego tego rezolution nie nauczyłem, ale już okej. Okay. Snacks. Shadow Ball, Earthquake, Focus Punch. Nauczyłem go Focus Puncha, bo on miał tam ruch, chyba miał Hyper Beam. Tak, akcja na Focus Puncha po prostu, bo Focus Punch ma 100% celności chyba z tego co wiem, tak? Tak, i 150 ataku, ale nie zrozumiałem do końca o co tam chodziło. No i Włochy, które ma najniższy level, ruchy te same, ale myślę, że na spokojnie sobie powinniśmy poradzić. Na początek pójdzie może mój jeden z moich ulubieńców, czyli Werner. Okej, okay. Kim ty jesteś? Bo nie wyglądasz mi w ogóle znajomo. I'm Nappy. On jest Nappy? Nie wiem, czy to jest jakiś... Nie wiem, kto to w ogóle może być. Nie znam totalnie gościa, więc nie powiem wam. On jest jakiś... On jest trujący, to nie wiem, czy nie lepszy będzie Earthquake, ale on jest też wodny, to ja wiem. No, jednak będzie lepszy chyba Earthquake. No, też mi się tak wydaje. O, Full Restore. No, spoko. Spoko, Nabi. Nie wiem, ja znam. Oczywiście clickbaity będą, oczywiście, że będziemy nazywać wszystkich tak jak... Dzięki tak jak z kim tutaj walczę. No ale co, Destiny Bomb, kurde no. Niestety no, zabiję im także Wernera, co nie jest miłe. Destiny Bomb niestety całe życie zabieram. On bierze mnie ze sobą, no tak, tak bywa. Dobra, następny wejdzie Vezuviusz. Nie wiem, tak po prostu, bo on jest moim starterem. A w sumie... Swalot. Swalot. A użyjmy Overheata, trafisz? Trafił z Overheata. To mi zmniejsza oczywiście specjalny atak, to wiem. Więc to nie był, może to jest w sumie dobry pomysł. On się fokusuje, o kurde. Double Edge. Oj, słaby ten Double Edge, myślałem, że będzie to go skończowało. Dobra, walimy go tym... On się z tym... Myślę, że kupiliby go pokonać, mimo tego, że mam zmniejszony specjalny... O kurde! No wiem, że to bardzo zmniejsza specjalny atak, ale aż tak? I on się cały czas fokusuje, kurde. W sumie lepiej... O, uprzedziliśmy go, bo nie fokusował się, tylko chciał użyć chyba już... Chciał to uwolnić i nie wyszło mu to tak. Więc drugi Pokémon pokonany, nasz jeden... Machamp. Myślę, że na Machampa użyjemy Snaxa, ponieważ Snax od walczących nie oberwie, a Machampa może łatwo pokonać Earthquake'iem. 73 ma Machamp. No to w ogóle są wyższe poziomy dużo. Co ja robię? No nie wiem, czy mi się uda na tym 72. No
mam nadzieję, że mi się uda. Tam Oleczek pisał, że on poradzi sobie ze 65 do 69, więc nie wiem, czemu wierzyć, nie? No ale skoro tak mówi, no to dajmy radę na to, że mu uwierzę, nie? Dobra, pokonamy oczywiście. Maczam. Tak na razie nie widzę z tym żadnego problemu. Arbok. To to samo. Jeszcze nie użył swojego najlepszego Pokemona. Więc Arbok na też na pewno nim nie jest. Na Shadowball, no niezbyt. To był dobry pomysł, Arbok. Zwłaszcza, że... Aj, kurde. Ty padają Pokemony na hita. To myślę, że no, Hypnosis, naprawdę, to przyspieszy. To akurat przyspieszy, naprawdę, bo... No, oj, sorry, przypuszczam, jak go zabijam, no ale... Okej, okay, udało się. 5 minut. Zabity. Nie wiem, kto był, więc... No... Krobat. Krobat lata, więc nic nie zrobimy takiego. Midluk. A chciałbym przez Midluka nie mogę się co... Nie mogę się wycofywać. Tak to działa. Areoblast. Ogólnie mój... ten ma Areoblasta chyba, nie? Mój... Oleczek ma Areoblasta. Go tego nauczyłem. Dobra, Snack Sensitive też padł. Tak bywa. Miejmy nadzieję, że nie będę tego żałował. Chyba Wezuwiusz po prostu wejdź i... Spal tego Krobata. Też mogę także... Aaaa, nie było problemu z... Dużo ekspo, tutaj się dostaje Gengar. Czy to jest jego ostatni pokał, tak? Gengar. Dobra, spróbujmy go. Jeżeli ja wycofuję Pokemona, to on już ma z powrotem statystyki, bo takie jak były, tak? Po prostu zaatakujmy Gengara. Gengar jest bardzo szybkim Pokemonem. Ale widzę, że jest wolniejszy od Wezuwiusza. Wezuwiusz to wykorzystuje w 100%. No i pokonuje nam naszego Nabiego, pokonujemy. Tutaj wygląda jak kobieta, naprawdę. Dobra, teraz tak, Revive'y. I Mstax. Revive i Werner. Oraz także, nie wiem, jeszcze użyjmy te parę super potionów. Po prostu, żeby... Jeszcze nie marnować wszystkiego. Dobra, i teraz już użyjmy hiperpotionów, bo mam ich 16 tylko. Tu nie było chyba hiperpotionów, z tego co pamiętam. No. Dobra. Więc co? Ruchy raczej mam wszystkie, ok? Więc co? Lecimy na następną osobę. What the fuck? Kim ty jesteś? Wygląda, że tutaj wygląda, jakby to powinna być elektryczna. A jeżeli tak, to mam dobrego Pokemona. Bo jest to Werner. Ty jesteś... Kim on jest? Shandy. Kim on jest? To, bo to nie jest na pewno podstawowa elitarna przygoda z tego, co tutaj było, bo jest nowy Elite Four. Ma walczące Pokémony, tak? Bo Farfetch jest walczący w tej wersji. Nie wiem, Aha, nie wiem, działa, bo jest... Nie wiem, ja bym użył paperka, myślę. Kudę Swordens. Myślę, że Thunder Punch będzie tutaj najlepszym wyjściem na tego Farfetch'a. Czy tak mi się przynajmniej wydaje? Nie wiem, czy jest paraliżowany. Nice, on też ma Speed Boosta. Dobra, użyłem tego, to jest to przyspieszę troszeczkę. Przyspieszę, żeby nie było po prostu takiego pitolenia. No i co? No i lecimy. Oj, ten Sky Attack był mega silny. Myślę, że użyjemy na tej Włochy, ponieważ on może go... On miał tutaj speed boosty, dlatego w ogóle te Włochy jest dosyć szybkim pokonane z tego, co mi się wydaje, Firo. Zmieńmy, lepiej zmieńmy, ponieważ... Bo zmieńmy, tak? Żeby nie było tutaj super efektywnych ruchów. Może Oleczek? On ma Firoła, no to tak też... Czyli ptaki jednak, tak? Czyli jednak ptaki. Kurde, wiedziałem, że on użyje tego Areoblasta. Dreamiter. Troszeczkę będę to przyspieszał jednak, bo to jest... To trwa jednak długo. Ja sam nie lubię na to patrzeć, ja nie wiem jak tam... Jaki Areoblast. Nie chciałem tego użyć. Fuck, mój błąd. Kurde, że to, że trochę zacząłem przyspieszać, no. Nie wiem, Włochy najmniej on tu jest... myślę, jest skuteczny. Zmniejszy mu atak. Mogę przecież użyć tego, bo... Wystarczyło po prostu... Nie, no Flame Tower. Oj, pomyślał. Zabiję. Kurde, ja to jest dopiero drugi Pokémon, a ja wstraciłem 3.
Fuck you, ej. Naprawdę, fuck you. Tak, myślę, że Snacks nie powinien paść na hita, więc użyjmy Max Revive'a po prostu. Na Poperka, bo on mi się tutaj chyba najbardziej sprzyda, jeżeli będą takie Mirror Move. I użyj na niego Shadow Ball. Nice, dobrze. Tropius? Tak, to był Tropius? Tak, to był Tropius na 100%, bo Tropius też jest latającym Pokemonem. Flame Tower, po prostu Flame Tower. Tropius jest tutaj silny, widzę, że ma 74, 4 level, ale to nie daje mu żadnej szans z Wezuwiuszem, który wbija 72 level na tej walce. Pięknie, pięknie Wezuwiusz. Gyarados. Gyarados, powiadacie. Gyarados. No tak troszeczkę zły wybór, myślę, ale myślę, że mógł być on lepszy. Mogę wybrać troszeczkę... Oj, pięknie, Werner. Piccobello. Piccobello, bym powiedział. No, ten kryt Skarmory. Czy Skarmory jest smokiem w tej wersji? Bo mam takie wrażenie, że jest. A fajnie wygląda Skarmory. Flame Tower. Wezuwiusz! On tak, on to krył, nie? Delibir. Który to jest Pokemon? To jest ten wodno... Znaczy... lodowo ten? On ma najwyższy poziom? To jest jego główny Pokemon? Delibir? Are you seriously? Are you seriously, man? To jest lodowy Pokemon. On nie miał szans ze mną. Shendy pokonany. No tak, wygraliśmy. Tak, odcinek ma 12 minut i pomyślicie, że co tu się dzieje, ale oczywiście nie bójcie się, ponieważ już za chwilę, jeżeli wbijecie tylko 20 łapek w górę, będzie następny odcinek, więc nie bójcie się, bo ten odcinek właśnie dobiega końca powoli, tylko sobie wyleczę jeszcze Pokemony i właśnie ten odcinek dobiega końca. Moi drodzy, kochani widzowie, już za chwilę tak naprawdę będziecie mogli sobie zobaczyć, bo wiem, że szybko wbijecie te 20 łapek w górę. Zobaczcie sobie następny odcinek, który będziemy sobie walczyć oczywiście z jak się to mówi, oczywiście z następnymi dwoma osobami z elitarnej czwórki, ale to już za chwilkę. W tym odcinku pokonaliśmy Nebiego i Shendiego. Nie wiem, kto to w ogóle jest. Tak, więc widzimy się dosłownie za, myślę, że dam wam na to pół godzinki. To będzie, myślę, że idealny czas na bicie 20 łapek w górę. No i pamiętajcie o biciu, także o zostawieniu łapki w górę, komentarza, subskrypcji oraz oczywiście wbicia do grupy. Trzymajcie się, cześć!